No i pa. Jest taco, limonka, troszeczkę na górę. Maczasz w tej zupce, co żeśmy gotowali. I... O kurwa, jakie to jest dobre. Siemanko, wczoraj na live mówiliście, żebym wam dał przepis na te taco. Ulopas de Mexicos. No to ściągnąłem sobie wszystkie stories wczoraj i zaraz wam je wrzucę tutaj. A teraz dzisiaj robię placuszki jeszcze. Sam tym razem. I bo za drugim dniem to kurwa dużo lepsze są. Także zapraszam do oglądania. Homes w kuchni. Homes w kuchni, ulopas de Mexicos, tacos de burritos. No i słuchajcie, mamy tutaj przepis od naszego widza, Michał Bielicki. Dziękuję w ogóle, że chciało ci się w ogóle to spisać z mojego story, więc zobaczcie sobie listę zakupów, screenshot i jedziemy. Zrobimy taco, mamy tutaj 2 kilo takiej krówki. Jakieś jest mięso z krowy. Co to dokładnie jest, to chuj go wie. Krowa. Przysmażamy z każdej, z rogi przysmażamy delikatnie, żeby ten smaczek został w oleju. A później będziemy to gotować 2,5 godziny, zaraz wam pokażę. Kurwa, ale będzie tako. Tako! O to, żeby całą tą krówkę, bo mamy tutaj 2 kilo takich krowich, kurwa, ćwiarteczek, nie wiem jak to nazwać. Kupiłem taki Tetris. Nie chodzi o to, żeby zesmażyć to wszystko, tylko chodzi o to, żeby te smaki zostały w tym oleju, bo później jak zalejemy to wodą i będziemy to gotować przez 1,5 godziny do miękkości, to żeby te smaczki tam spod spodu, wiesz, żeby to zostało. Po 1,5 godziny dodamy sos, chili. Dalej będziemy to trzymać przez następne 1,5 godziny, także po 3 godzinach ta wołowinka będzie taka mięciutka, zajebiście. Zaraz wam pokażę. Za 3 godzinki wam pokażę, kurwa. Za 3 godzinki wam pokażę. Nie tam jakieś pierdolenie, tylko na żywo, normalnie nagrywane. Mi chodziło właśnie, żeby zostały takie, o, przysmażone, bo to jest najlepsze. I teraz wrzucamy całe to mięsko, te przysmażone i te nieprzysmażone. Słuchajcie, czekaj, wrzucamy całość do gara, rozumiesz? Do tego wjeżdża, raz na jakiś czas, godzinkę, mam tu się to gotować. Mięsko ma być, ma dochodzić, żeby później zrobić ją szarpaną wołowinkę z serkiem. A ten sosik, co tutaj zostanie z chili, to będzie do maczania. No kurwa, zobaczycie wam, jakie taco wam odpierdolę dzisiaj meksykańskie, ulopas de Mexicos. Takie o taco to, że się kurwa jeszcze nie... No i słuchaj, przy mieszaniu musimy pamiętać, że trzeba tam kurwa na samym dole tam wycierać to wszystko, to przypalone, co tam zostało, żeby to weszło w ten sos, w tą wodę, nie? Te smaczki, te tam... Zauważyłem, że ucina mi pierwsze i ostatnie słowo, więc będę mówił powoli i ucina później. Teraz zrobimy sobie pastę. Potrzebujemy chili sos. Ogólnie to powinny być 3 rodzaje suszonego chili. Z tym, że na Filipinach nigdy o tym kwestii nie słyszeli, więc trzeba improwizować. Kumin, łyżeczka, ten sosik, nie? Chili, łyżeczka, to też można by było, jak ktoś nie lubi za bardzo ostrego, bo to i tak będzie ostre, to można to odpuścić. 4 słupki czosnku wrzucimy do środka, dodatkowe, pyk. Cebulę, jedną całą cebulę też w ćwiartki. Można dołożyć cynamon, jak ktoś lubi, ja cynamonu nie lubię. Dołożę laskę cynamonu do tej wody, to tak aż za bardzo tego smaku nie puści, a coś tam zostanie. No i troszeczkę wody, żeby się to wygodnie blendowało. Proszę bardzo. Dobra, słuchajcie, godzinka 10 minęła. Zobaczcie, jak się nam fajnie słupka zrobiła. To są same smaczki, takie kozaki. No bo my tutaj później będziemy używać tego mięsa, a zupa zostanie tylko do maczania tych kosów, a czykolwiek. Godzina 10, mięsko zaczyna być już miększe, ale to nie o to chodzi. Ona ma być szarpana wołowinka, także jeszcze 1,5 godzinki, tym razem z sosikiem, z tą pastą. Słuchajcie, tą pastę, co żeśmy
zrobili chili, to wlewamy do środka, rozumiesz? O, wymieszaj mnie to. Pa. I teraz, kumpel. I teraz, kurwa, to ja potrzebowałem dwóch rok, żeby sobie troszeczkę tej zupki przelać tutaj, żeby się nie zmarnowało, bo tu też dużo smaczków jest dobrych w tej paście. Wlewamy resztę. I tak. Słuchajcie. Zakrywamy to teraz. Normalnie, pokryweczką. Zakrywamy to normalnie pokryweczką. Kuma bazę. I półtora godzinki w tej zupce. Niech sobie ta wołowinka dochodzi. Ona też przejdzie tym, czyli nie do końca, tak żeby troszeczkę tam odparowywało. Nie do końca, troszeczkę zmniejszymy płomień. Już nie na pizdę. Niech sobie tam pyrka. Ma być wołowinka, kurwa, odchodzić ma normalnie widelcem, ma ją szarpać, ma być taka... Słuchajcie, godzinkę już się... Drugą godzinkę już się tutaj mi tu wszystko ładnie gotuje. Sprawdziłem sobie już, czy krówka jest mięciutka, no i odchodzi już. Ale potrzymam jeszcze pół godzinki. No, pół godzinki już potrzymam, już jestem głodny. Zapachy takie w kuchni, że mi kichy skręca. Aczkolwiek jeszcze nie, jeszcze nie. Jeszcze trzymamy z pół godzinki. Dobra, wystarczy, 20 minut tam. Nie będę czekał, bo jestem głodny. Teraz musimy wyjąć, słuchajcie, te mięsko. Zostawić tą zupkę tu. Teraz wam pokażę, do czego zupka będzie potrzebna, bo zupka będzie jeszcze potrzebna. Słuchajcie, nagotowałem tego dużo, bo my zjemy po dwa tacos z Heidi i to wszystko. Ale to, kurwa, smakuje najlepiej na drugi dzień, co nie? Jak bigos. Także wam zaraz pokażę. I teraz, słuchajcie, musimy poszarpać tą wołowinkę całą. Całe mięsko. O. Zaraz wam pokażę, jak dokończę. Słuchajcie, wieprzowinka poszarpana. Nie za mocno, bo ja tam lubię, jak jest mi mięso. Patelnia rozgrzewamy. Bez żadnego oleju, bez niczego. Troszeczkę zwiększyłem płomień. Niech się rozgrzeje troszeczkę. O, już się zaczyna robić ciepła. Nasza zupka, cośmy gotowali dwie godziny. Tortilla wrapy, no, można by było zrobić samemu, ale wiesz jak jest. Maczamy go dziada, słuchaj, całego. Uwaga, bo to jest jeszcze gorące. Wrzucamy go na patelaśkę. Tonda tłuszczu. Na to ląduje, pa, chłopie, ser na połówkę. Ser, wieprzowinka. Jest sporo tego mięska. Ja lubię, jak jest mięsko. Rozumiesz? Troszeczkę cebuli, żeby wegetarianie nie płakali. Jakieś zieleninki. Troszeczkę. O, wypadło. I znowu ser na górę. Żeby to fajnie zakleiło. Przykrywamy dziada. O. I smażymy, słuchajcie, z dwóch stron. Kurwa. Pyk. Smażymy z dwóch stron. Druga strona. O, czekaj, zaparowało. Chwilę, słuchajcie. To chodzi o to, żeby się serek roztopił, nie? Chwilunia. Chwilunia to ma być. Jak już nasze taco jest ready, bierzemy troszeczkę taką, o, zobacz. Troszkę tej zupki. Chłopie. Troszkę tej zupki. O. Rozumiesz? Do maczania. Do tej zupki też można wrzucić, słuchaj, troszeczkę zieleninki, troszeczkę cebuli, limonkę. No i pa, jest taco, limonka, troszeczkę na górę, maczasz w tej zupce, co żeśmy gotowali i... O kurwa, jakie to jest dobre. Ja pierdolę. To są taco, nie tam jakieś kurwa gówna z puchy. I wiesz jak wariat? Tak jak lubię tłusto, czyli samara urośnie. Opierdolisz takie dwa, to się poleżeć idzie. Fajnie, wygodnie. Z browarem w ręku. I dobra podkładeczka. Później można kuknąć 3-4 szybkie, wiesz. Uwielbiam. Lecę gotować.
Pamiętasz, jakby mówiłem, że na drugi dzień to smakuje najlepiej? No, to... Zrobimy dzisiaj ten sosik. Przeszedł. Serek mamy. Niestety zostały nam tylko 4 placuszki, ale to nie jest problem. Pokażę wam, jak zrobić te placuszki. Wystarczy 3 szklaneczki mąki, szczypta soli. Szczypta soli, słuchaj. I 3 łyżki oliwy. O. Pierwsza, druga, trzecia. Tak, o, na oko. Musimy to teraz wymieszać. Jak już wymieszamy to, szklaneczkę wody, dodajemy powoli. Powoli dodajemy wodę i mieszamy sobie elegancko. Rozumiesz? Aż wyrobi nam się takie fajne ciasto. Nie za sticky, nie za lepkie, ale musi pozbierać wszystko z boczków ścianek. Także... Dobra, zrobię to rękoma, będzie szybciej. Nagrywam to kurwa jedną ręką, a drugą mieszam. To zrobię to rękoma, będzie szybciej. Zaraz jestem. Oho, tak to powinno wyglądać, słuchaj. Kuleczka. Łeb mnie boli, tam wszyscy krzyczą, słuchajcie. Musimy teraz, podgrzejemy trochę mięska na tym airfryerze, kurwa. Widzicie? Jaki sprzęt. Thermomix to nie jest, ale daje robotę, wiesz? I teraz na Filipinach to bardzo popularne jest gówno, zaraz wam pokażę. Działa jak piekarni, tylko że mniejsze. Ustawiacie sobie mięsko. Zrobię tak 10 takosów, myślę, że trzeba zrobić, bo tam wpadła ta... Jest ta ekipa sprzątająca u mnie. To niech se zjedzą też. O. Rzucim kurwa. Rozumiesz? Odpalajmy to 180 stopni. No. Myślę 15 minut i będzie. I będzie dobra. To jest maszynka do robienia chleba. Już coś chleba nie robiłem dobrego. O. Dobra. Placuszki. Jak już mamy ciasto, słuchaj, kumplu, to teraz musimy to podzielić na moje kuleczki. Zrobić z tego małe takie naleśniczki. I smażymy to chwilę, z jednej, z drugiej strony, takie bąbelki się porobią. I to, słuchaj, wariat, żeby cię nie skłamać, po minutce, po półtora minutki, z dwóch stron, na patelni, na suchej patelni, nie? Bez żadnego tego. O, takie małe kuleczki. Bez żadnego oleju, bez niczego. Nawet mniejsze te kuleczki, bo to są placki tortilla, a my musimy mieć placki taco, czyli jeszcze mniejsze. To pół nawet to. Ważne, żeby było płaskie i okrągłe, nie? Patrz, wariacie, no takie to będą idealne, nie? O, jeszcze można je trochę piznąć pałeczkiem. No. Kurwa. Takie takosy idą. Gitarka, co nie? Dobra. No, zobacz, tak powinien wyglądać, no. Nawet troszeczkę dłużej mogłem go podtrzymać. No i resztę już wiecie, nie? Maczamy w sosie, rzucamy mięsko. Właśnie mięsko. Mięsko nasze. Tak, to już jest spoczko. Rzucamy na to mięso, serek, cebulka. I tacos, kurwa. Urlop z Meksyków. Arriba pamplonas. No. O, nawet tak, słuchajcie, żeby takie bąbelki się porobiły. A to później, jak wystygnie, to zniknie, wiesz, a jak nie, to przebijesz i... O, widzisz, już rozstyga i znika. I następnego dziada.
I tak wszystkie. Można nawet wykombinować dwa naraz, zapierdolę za latów.